Witam bardzo serdecznie, dzień dobry, cześć i czołem. Idziemy gdzieś. Nie wiem gdzie. Dobra, musiałem przenieść to wszystko. Czy to się tak ciemno nagrywa? Bo ja nie mam aż tak ciemno. No nie wiem, zobaczymy. Klimat. Dobra, małe zagubienie, trochę cicho będę gadał, bo takie mam okoliczności przyrody w tym momencie. Musiałem przenieść całość operacji do Linuxa niestety, przepraszam, do Windowsa, co mi się udało, jak widzicie, całkiem nieźle zresztą. Nawet mi się udało save'y przenieść z Linuxa. Problem pojawił się taki, że Steam postanowił się zaktualizować i niestety zaktualizowany Steam już nie bardzo chce współpracować. Kurczę, stara, jakiś ty strachliwy. Wow. Dobra, to lepiej chyba tamtymi drzwiami frontowymi wyjść niż tędy, bo tutaj raczej nas gościu zauważy. Przeklęte aktualizacje. Ale nic to. Poradziłem jakoś sobie i jakoś to może będzie działać. Na pewno będzie działać, no przecież widzę. Przecież widzę. Denerwuje mnie, jak on się skrada na kucaka, tak szura paskudnie. Niestety jeszcze trzeba będzie się troszkę poskradać. Ale to już niedługo. Na wszelki wypadek. Nie widzisz mnie i bardzo cieszy mnie to. Ty też mnie nie widzisz? Dobra, proszę Państwa, zdradzę Wam teraz taki mały spoilerek, że dojdziemy do ciekawego miejsca dzisiaj. Tylko ja tu poczekam, bo tu chyba będzie jeszcze szedł tamten typek. Tak mi się wydaje. A jak już przejdzie, to ja pójdę. Mam nadzieję, że nie słychać pralki. Bo jeszcze przed chwilą tak trochę ujadała, ale chyba się skończyła ujadać. Idzie tu, idzie. Dziadyga śmierdząca, no. Ja rozumiem, że trzeba ostrożnie, ale też jakoś ich przesada. Szkoda, że tu nie można zapisywać na każdym kroku. Powiem szczerze, że poprzednio, bo ja już też. Nic, nic, to nie było nic. Kurczę, proszę cię, tylko nie spal mojej kryjówki. Jak ja sobie tu grałem, to nie udało mi się
tego przejść jak należy, tylko po prostu przebiegłem, omijając pociski. Szkoda, stoi tam łajza śmierdząca. Nie wiem, czy jest jakaś cicha opcja, szczerze mówiąc. Możemy wybiec po prostu szaleńczo w tamtą stronę. Dobra. Przyspieszmy ten odcinek, bo gdyż ten odcinek jest nieśpieszny. Nie widzisz nic. Slalomem biegamy. Biegamy slalomem. Ty też nie widzisz. Nie trafiłeś. Haha. Kurczę, mógłbyś biec. Czemu nie biegniesz? Dobra. Ja już nie pamiętam, gdzie trzeba iść. Czy ta muzyczka ma coś oznaczać? Łohoho! Nie, proszę, niech. Nie chcę. To niedobrze. Co to miało być? Your friend is dead. Jesus Christ, no! You're a fool, Willie. Tullia wasn't safe in there. Look, fella, I know you're upset, but I really need some help. Ah, you're the outsider they're hunting tonight. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere you turn. Down the sewers is the only place that them folks balk at venturing. And for good cause at that, mind you. I can cope with foul air. It'll be a change from the stink of dead fish. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the taint are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a Shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sewers. All right. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. There's an open sewer pit down there. Good luck, stranger. Tak, udało się. Także widzicie, warto po prostu przebiec. Dobra, ja to sobie zapiszę. Na przykład na tym. Dobrze. I jak widzicie, kawałek już trochę minęło, odkąd ostatnio nastąpił zapis jakiś. Dobra, trzeba by się uleczyć, bo będzie mi tu sapał bez przerwy teraz. No, trochę zebrałem. Dobra. Teraz możesz je skleić do kupy. No i gotowe, już nie musisz sapać. Już nie musisz chuchać tu na mnie, wiesz? Ciągle sprawdza, czy ma świeży oddech. Czy mogę iść na randkę, czy nie? Dobra, i tak jak już wiecie, idziemy do kanałów. Ponieważ w kanałach jest super. Dzisiaj pójdziemy do kanałów i to chyba będzie na tyle. Dobra, zrobię to tak. Zawsze chciałem się tym samochodem przejechać. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale... Prawdopodobnie masz rację, że to nie jest najlepszy pomysł, ale cóż tam, warto sprawdzić.
Czy ja żyję? Żyję i mam się świetnie. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo poprzednio zrobiłem to inaczej. Dobra, teraz trzeba użyć tego. Dobrze. Nie w ten guzik. Nie w tą stronę. Dobra, trzeba poczekać. Bo to się raz kręci, raz się nie kręci. Udało się. Aż tak ciemno? Poważnie? Mam nadzieję, że to co się nagrywa, to nie jest to, co ja widzę na podglądzie. Przyznam, że na podglądzie klimat jest, ale bez przesady. Wow. Na podglądzie klimat jest, ale jakiś umiar powinien być zachowany, bo w niektórych momentach widzę, że widzę cię czarnie. Chociaż wygląda to, szczerze mówiąc, lepiej niż u mnie. Ja sobie to rozświetliłem troszkę. I witamy w kanałach. Wszyscy lubimy kanały i dzieci płaczące w kanałach. To jest... Hello? No, wait. What the hell is all this stuff? Tak. Kanały zawsze były moim ulubionym miejscem. No, z tą ciężarówką poprzednio po prostu ją zepchnąłem i biegłem za nią, tak z grubsza, czy coś w tym stylu. A, nie, inaczej. Ups. Nie wiem, co to było. Nie wiem, co to było, ale idę stąd. Tak, ta gierka ma potencjał. Ma. Dobra, idziemy dalej. Przyznacie, że te kanały fajne są. Nie, ja z tą ciężarówką zrobiłem tak, że ja ją poluzowałem. Znaczy wyjąłem ten klocek spod koła, następnie wróciłem się z tych drzwi, z których wyszedłem i jak ta ciężarówka zjechała, ci goście poszli później na górę. Jak poszli na górę, to ja za ich plecami pobiegłem na dół, wskoczyłem tam i połamałem nogę. Tak to było. Tu będzie taka łamigłóweczka malutka. No, a się okazało, że warto wskoczyć do tego samochodu. Coś tu tak sapie i dyszy. Jakaś maszyneria. It won't open. The tank's full of slimy water. There's no way I'm getting in. Nie dziwię ci się, przyjacielu. Dobra, od razu zróbmy to, co należy. A, trzeba spuścić to. Kto by chciał, koleżanko, kto by chciał? Cicho. Znowu? Czy ja coś odkręciłem?
It's coated in slime. I'm not touching it. Dobrze. Trzeba to teraz opłukać, bo pan jest delikatny. Staje się, że ta druga rura to jest... Gdzie ona jest tutaj? Ta jedna rura jest takim zielonym czymś pokryta i z tego wypływa takie błoto wstrętne. Trzeba odkręcić wodę. To się wypłucze. Teraz trzeba zakręcić tą wodę. Zaraz, kurczę, znowu zapomniałem, który to. Ta po prawo to woda, tak? Cholera jasna. Trzymajmy kciuki, że teraz jest wszystko dobrze. Dobrze nam nie obcięło główki. Teraz będzie coś miłego na dobranockę. Prawda? Stary Sejdak. Znowu świetnie się czuję. Idę spać. Chorość. Dobra, było fajnie. Trzeba już stąd iść raczej. No, nasza postać świruje. Zaczyna gadać sama do siebie. Tak. Cicho bądź. Cześć. Już nie pamiętam, czy tam dalej coś jest. Nic nie ma. Przyznać trzeba, że klimacik jest przedni. Dobra, i tutaj kraby mogą wam pomachać na dobranoc. Dzisiaj z krabami tańczyć nie będziemy. Dzisiaj robimy trzeci zapis, czy tam któryś, sam nie pamiętam. I idziemy spać, gdyż trzeba. Który by to zapis zrobić? Może ten, albo nie ten, lepiej, o tak. A w ogóle to jest, staje się, że atak, save game predicted, yes. To jest attack of the fishman, not, a nie fisherman, jak mi się pomyliło poprzednio. I to fishman to nie jest dokładnie rybak, tylko to jest rybolud. Dobra, słuchajcie, to był taki odcinek inauguracyjny w Windowsie. Sorry, krabie, nie chcę z tobą rozmawiać w tym odcinku. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków po prostu. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.